Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Wierzcie albo nie, ale na cztery kolejki przed końcem pierwszej fazy rozgrywek Euroligi Stelmet Zielona Góra wciąż jest w grze o czołową szesnastkę tych elitarnych rozgrywek. Po wspaniałym zwycięstwie ubiegły czwartek w Monachium w tym tygodniu mecz z Unicaja Malaga tutaj w CRS. Zdaniem wielu to może być mecz o awans do tej czołowej szesnastki. Porozmawiamy dzisiaj o możliwych scenariuszach dotyczących tego spotkania. Będziemy też rozmawiać z MVP poprzedniej kolejki Euroligi, grającym oczywiście w Zielonej Górze Vlado Dragicevicem. Zaliczymy też wyjazd do Wrocławia, gdzie w przerwie między rozgrywkami euroligowymi Stelmet znaczył teren podczas rozgrywek Tauron Basket Ligi. To jest Time Out, Michał Szpak. Zapraszam. Rzadko w tym sezonie koszykarze Stelmetu będą mogli sobie pozwolić na wyjazd na mecz na parę godzin przed jego rozpoczęciem. Tak było w przypadku wyjazdu do Wrocławia, dokąd w niedzielę na mecz o 20:00 autobus Mistrzów Polski wyjechał dopiero około 3:30 po południu. Po ostatnich wyjazdach trenerzy chcieli jednak dać zawodnikom trochę czasu na spędzenie go z rodzinami, a nie z piłkami. Do Wrocławia Stelmet przyjeżdżał po wspaniałym zwycięstwie w Monachium, pierwszym w historii klubu wyjazdowym triumfie w Eurolidze, którego na Twitterze gratulował nam nawet Śląsk, choć przyjeżdżał na obcy teren. Wrocław tego dnia miał paść łupem Koszara i jego kolegów. Ale nikt nie spodziewał się łatwego meczu. 17 dumnych proporców wiszących pod dachem hali Orbita przypominało Stelmetowi, że chociaż Śląsk jest dopiero drużyną w odbudowie po latach kryzysu, to nigdy nie zatracił mentalności mistrzów. Michajlo Uwalin, choć nie ujawniał tego przed meczem, już wtedy wiedział, że ten konkurs rzutów wolnych tyłem do kosza Przemka Zamojskiego z Vlado Dragicevicem podczas rozgrzewki będzie jedyną tego dnia aktywnością Zamoja na parkiecie. To ta sama kontuzja, która wykluczyła go z meczu w Pireusie. Nie chcieliśmy dzisiaj ryzykować. On dzisiaj czuł się przyzwoicie i teoretycznie mógł zagrać, ale nie chcieliśmy ryzykować. Chcemy go mieć gotowego na czwartek. Za Przemka Zamojskiego w pierwszej piątce po raz pierwszy w Stelmecie wyszedł Maciej Kucharek, a Vlado Dragicevic, który przegrał z Zamojem konkurs rzutów wolnych, tę porażkę szybko sobie powetował, oddając już w pierwszej minucie swój pierwszy rzut za trzy w Tauron Basket Lidze. Od razu celny. Stelmet próbował uciekać, ale Śląsk ambitnie się postawił i po pierwszej kwarcie pozwolił mistrzom Polski odjechać tylko na 2 punkty. Od początku meczu przed swoimi kibicami z rodzinnego Wrocławia z jak najlepszej strony chciał się pokazać Kamil Hanas, który tylko w pierwszej kwarcie zdobył 6 ze swoich 13 punktów. Śląsk dotrzymywał kroku do połowy drugiej, ale wtedy seria 15-2 wyprowadziła Stelmet na 12-punktowe prowadzenie. Zielonogórzanie w niektórych akcjach podwajali, a nawet, tak jak w tej, trójką Ejenga, Koszarek, Uwalin, potrajali zawodników Śląska. Przed przerwą wrocławianie odrobili połowę tej straty, ale Stelmet, cały czas grając bez jednego ze swoich liderów, miał mecz pod kontrolą. W całym prowadził przez prawie 39 minut, Śląsk przez 33 sekundy. Widać, drużyna Śląska bardzo poważnie podeszła do tego meczu. Trochę błędów, ale mówię, bardzo wyrównany wynik nie pokazuje aż tego bardzo, jak obie drużyny walczą na parkiecie. Zobaczymy, druga połowa, mam nadzieję, że będzie taka sama i myślę, że z taką samą różnicą wygramy. Powiedziałeś, że Śląsk podszedł poważnie, a my trochę mniej poważnie? Nie, na pewno nie. Też myślę, że jesteśmy skupieni, natomiast widać nawet przy rotacji trenera, jak daje odpocząć niektórym kluczowym zawodnikom, którzy
No już niedługo będą grali mecz o wszystko w Eurolidze, prawdopodobnie. Przed drugą połową meczu ze Śląskiem bardziej niż końcowy wynik kibiców nurtowała nieobecność Przemka Zamojskiego i wiara w to, że Zamoj będzie gotowy na mecz w Eurolidze. Wydaje mi się, że widocznie miał jakieś wcześniej kontuzje, bo tam kilka razy chyba było coś z głową i tam coś z nogą. Chyba dobrze, żeby trochę odpoczął, bo mamy teraz ciężkie mecze przed sobą, zwłaszcza ten z Unikatą teraz. Ostatecznie Przemek cały mecz obejrzał z ławki, bo chce być na parkiecie w 100% sprawny w meczu z Malagą. W ostatnim meczu w trzeciej kwarcie znowu naciągnął ten sam mięsień i bardzo ból mi doskwierał, także woleliśmy odpuścić ten jeden mecz, żeby w czwartek być na 100% gotowy. Czułeś, że dzisiaj jednak jesteś potrzebny chyba na tym parkiecie, no bo tak ten mecz bez ciebie średnio wyglądał i nasi kibice tak trochę dopytywali, co z tym Przemkiem, nie wiedzieli jeszcze, ale byłeś autentycznie potrzebny dzisiaj. Tak, ale rozmawialiśmy z trenerem i wiedzieliśmy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to ewentualnie może na chwilę mi się pojawi na boisku, ale jednak gdzieś tam ten mecz był pod kontrolą, może nie taką pełną, bo graliśmy znowu falami, gdzieś tam zdobywaliśmy przewagę dosyć sporą, później ją po chwili traciliśmy. Najważniejsze, że wynieśliśmy ciężkie i ważne dla nas zwycięstwo tutaj na ciężkim terenie w Wrocławiu. Teren faktycznie nie był łatwy, bo Śląsk, choć nie miał tylu argumentów co mistrzowie Polski, do ostatniej sekundy walczyło jak najkorzystniejszy wynik. Z 12-punktowej przewagi na 1,5 minuty przed końcem wrocławianie zeszli ostatecznie na 8, ale to Stelmet zabrał do domu zwycięstwo 82-74. Have patience. We played maybe 20-25 minutes really good, but after that we didn't have patience. Zabrakło nam cierpliwości. Zagraliśmy może 20-25 minut całkiem dobrze, ale potem brakowało już cierpliwości w grze i jakości, szczególnie w ataku. Te problemy to efekt szpitala, z jakim zmagaliśmy się przez 5-6 ostatnich dni na treningu. Po takim trudnym meczu mogę powiedzieć tyle: gdyby wszedł nam jeden czy drugi rzut, który nie wszedł, to ten mecz mógłby jeszcze mieć bardziej wyrównaną końcówkę. In one two situation we had a good chance for maybe tough game and for one ball. Of course for us was really difficult and that was a normal. Dla nas to był trudny mecz i nie ma co się dziwić, bo przyjechaliśmy tutaj po wyczerpującym fizycznie i mentalnie meczu z Bayernem i tak naprawdę to, co dla nas dzisiaj tutaj jest najważniejsze, to zwycięstwo. Jeśli chodzi o wynik, to przez cały mecz go kontrolowaliśmy, choć były pewne małe błędy, były lepsze i gorsze momenty. To spotkanie może było nie tyle łatwe, co kontrolowane przez nas i to jest najważniejsze. Przegraliśmy, bo nie trafialiśmy prostych rzutów. Ja dużo tutaj 3 rzuty nie trafiłem ogólnie. Nie za dobrze też poruszaliśmy się w obronie, zostawialiśmy strzelców na czystych pozycjach. No i nie byliśmy konsekwentni w ataku ani w obronie, myliliśmy się. Z tego wynikła ta porażka. Wiedzieliśmy, że Wrocław jest bardzo waleczna drużyna, mają gracze pod koszem bardzo waleczni. Kabiński, Sulima, Chyży na przykład i tak jak powiedziałeś, to był dosyć ciężki mecz, nie bardzo ładny, ale ważne, że wygraliśmy, bo jednak z Wrocławiem tutaj nie wygrają wszyscy. Nie było trochę tak, że próbowaliście mimo wszystko się oszczędzać przed czwartkiem, no w czwartek mecz o wiele ważniejszy mecz tak naprawdę o top 16 Euroligi. No ważny też bardzo, ale nie wiem czy ważniejszy, bo nasz cel to jednak być najlepsi w Polsce przede wszystkim, więc oszczędzać się raczej nie. Wszyscy graliśmy, wszyscy walczyliśmy ile mogliśmy, skuteczność nie była na poziomie dzisiaj, ale myślę, że jakoś inaczej wygraliśmy ten mecz. Tak jak powiedziałem, mimo że nie było to bardzo ładne, to ważne, że wygraliśmy. Wygraliśmy mecz i to jest dla nas najważniejsze. Myślę, że Śląsk się nam naprawdę dzisiaj postawił, walczył i tak naprawdę nie było to łatwe zwycięstwo, bo nie mogliśmy zbudować jak troszeczkę większej przewagi, ale w miarę kontrolowaliśmy ten mecz i cieszy zwycięstwo i teraz następny mecz w czwartek. Czwartek, mecz, który może zdecydować o przedłużeniu europejskiego snu i przygody koszykarzy Stelmetu Zielona Góra. Po słabym wejściu w euroligowe rozgrywki Stelmet z każdym meczem się rozkręca. Na dzień dobry w Europie mistrzowie Polski przegrali różnicą 21 i 33 punktów.
Tę drugą klęskę zafundowała nam Unika Hamalaga, która w czwartek przyjeżdża na rewanż do CRS i sama ma kłopoty. Przegrała w Eurolidze 3 mecze z rzędu. Bardzo, bardzo zacięty mecz, bardzo ciężki mecz, bo Malaga są w ciężkiej, w trudnej pozycji. Tylko dwa zwycięstwa mają, a dla takiej drużyny jak Malaga to jest nie bardzo dobrze, powiedzmy to tak, więc prawdopodobnie przylecą do Zielonej Góry z wielką ochotą pokazać, że są lepsi od nas, a my odwrotnie, będziemy chcieli pokazać, że ten pierwszy mecz u nich to nie graliśmy w ogóle na naszym poziomie. Chcemy im pokazać, że w Zielonej Górze będzie inaczej. Malaga ukłuła Stelmet miesiąc temu aż 101-68. W tamtym meczu zielonogórzanie wyglądali na bezradnych i zagubionych, ale po tamtym Stelmecie nie ma już śladu. Teraz to drużyna, która postraszyła Galatasaray i Olympiakos. Drużyna, która tydzień temu zraniła niepokonany w tym sezonie u siebie Bayern. Myślę, że będzie można się po nas spodziewać walki. No, wierzymy w to, że dalej mamy szansę na ten awans do upragnionych top 16, więc nie składamy broni. Przed nami kilka ciężkich spotkań, ale mówię, teraz gramy u siebie na parkiecie, jesteśmy na fali i myślę, że możemy na pewno z niej powalczyć. 33 punkty na minusie w tamtym meczu z Malagą. Nie może być teraz tak. Jasne, że tak nie może być. Musimy zatrzeć to złe wrażenie, tak jak było to z Bayernem. Też duża przegrana w pierwszej rundzie, a teraz wygraliśmy. Miejmy nadzieję, że to samo będzie z Malagą. Tym bardziej, że Stelmet ma w szeregach MVP Euroligi. Na razie tylko jednego tygodnia, ale właśnie ostatniego. 19 punktów, 11 zbiórek, 2 bloki i 2 przechwyty Vlado Dragicevicia w Audi Dome w Monachium dostrzegły władze ligi, które wybrały go najbardziej wartościowym zawodnikiem kolejki. Szczerze to nie spodziewałem się tego, bo jest dużo meczów w czasie jednej kolejki i mnóstwo świetnych zawodników w Eurolidze, ale to był wielki mecz dla nas i to jest wielka nagroda dla mnie. Co ona dla Ciebie znaczy? To jest na tę chwilę największa nagroda w mojej karierze, ale jednocześnie motywator do tego, żeby dalej grać na takim poziomie. Kontaktowali się już z Tobą albo Twoim menadżerem przedstawiciele innych drużyn? Mam tutaj kontrakt do końca sezonu, więc jeśli chodzi o wszystkie kontrakty, kasę i tak dalej, to za to wszystko odpowiada klub i musisz o to pytać generalnego menadżera. Vlado bardziej niż nad ofertami skupia się teraz na meczu z Malagą, bo wciąż nie może przeżyć 33 punktów łomotu, jaki w Hiszpanii sprawiła nam Unikaha. To jest dla nas okazja, żeby im się zrewanżować za pierwszy mecz. Tamten był straszny, to był nasz najgorszy mecz w tym sezonie. Tam przegraliśmy 33 punktami. Mam nadzieję, że tym razem zagramy dobry mecz, że będziemy ciągle blisko nich i że wykorzystamy szansę, jaka się nadarza i wygramy z naszymi kibicami. Na pewno jest to możliwe. Przygotuj się na okrzyki MVP w czwartek wieczorem. I don't expect nothing like a personal, you know. I expect just my heart will be full if. Na nic osobistego się nie napalam. Moje serce będzie szczęśliwe, jeśli wygramy. Wszyscy wiążemy z tym meczem duże nadzieje. Może to nawet było widać dzisiaj. Wszyscy jednak myślimy o tej Eurolidze, szczególnie teraz, kiedy zaczęliśmy grać tak dobrze i kiedy mamy naprawdę szansę na to, żeby przejść do następnej rundy. Naprawdę, one są duże. Mamy w domu Malagę, jedziemy do Sieny, z którą wygraliśmy u siebie. Będziemy grać z Galatasarayem, z którym graliśmy jak równy z równym. Zresztą, to też była straszna porażka dla nas. Jeśli teraz sobie tak pomyśleć, że mogliśmy wygrać te mecze z Galatasarayem i Olympiakosem, to już dzisiaj jedną nogą bylibyśmy w top 16. No, if we beat Galatasaray and this Olympiakos, would be lost very, you know, last shot in last second, we will be at top 16 right now. Na czołową szesnastkę wciąż jest jednak duża szansa. Zwycięstwo z Malagą dałoby Stelmetowi solowe czwarte miejsce w grupie z bilansem 3-4. Unikaha spadłaby do 2-5. W trzech ostatnich kolejkach i Stelmet i Malaga jadą jeszcze do Sieny i Stambułu, z którymi lepiej w pierwszej części sezonu radzili sobie mistrzowie Polski. W ostatniej kolejce Stelmet zagra jeszcze u siebie z praktycznie pewnym awansu Olympiakosem. Hiszpanom też został jeden mecz w domu, ale z wciąż niepewnym awansu, trzecim w tabeli grupy Bayernem Monachium.
No to odliczamy godziny do czwartkowego starcia z Unikachą Malaga. To będzie ekscytujące widowisko, na które są jeszcze ostatnie bilety do kupienia i do wygrania u nas. Aby o nie walczyć, wystarczy udostępnić dzisiejszy odcinek Timeoutu z naszego profilu na Facebooku i koniecznie dopisać w czwartek mecz, a dzisiaj Timeout. Kolejny odcinek naszego programu za tydzień. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.